dobry Państwu, ja nazywam się Błażej Choroś i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu dotyczącego dezinformacji i fake newsów związanych z tematami europejskimi. To już trzeci odcinek naszego nagrania, trzeci odcinek naszego podcastu. Przypominam, że odbywa się to w ramach projektu prowadzonego przez Europe Direct Opole. Jak Państwo widzą, spotykamy się w bardzo sympatycznych okolicznościach przyrody. Pewnie już ostatnie plenerowe nagrania, ale korzystamy jeszcze ze złotej polskiej jesieni. Być może niektórzy nawet poznają już ten teren, który rozpościera się za moimi plecami, ale do tego wrócimy na koniec naszego nagrania. Dzisiaj chciałem porozmawiać o kilku takich najciekawszych z różnych powodów kwestiach dezinformacyjnych, czy narracjach dezinformacyjnych, które pojawiały się w ostatnim kwartale. A ponieważ jesteśmy świeżo po wyborach, więc jak mogą sobie Państwo wyobrazić, a pewnie jeszcze macie świeżo w pamięci tematów dotyczących Unii Europejskiej, często właśnie w takim nie do końca prawdziwym wymiarze było bardzo dużo, kampania wyborcza obfitowała w wątki europejskie. Żeby wspomnieć tylko kwestię migracji, która była jednym z głównych motywów kampanii wyborczej i od tego dzisiaj zresztą zaczniemy. Zachęcam Państwa zresztą do obejrzenia naszych wcześniejszych odcinków. W kampanii przewijały się w zasadzie wszystkie wątki, o których do tej pory mówiliśmy, włącznie z tym rzekomym, zbliżającym się obowiązkiem jedzenia robaków, o którym mówiliśmy na początku roku. Tak, proszę Państwa, to również wróciło. Ale obok paktu migracyjnego porozmawiamy również o tym, czy prawdą jest to, że Unia Europejska wkrótce zakaże korzystania z papieru toaletowego. Jeżeli się Państwo tego obawiacie, to już za chwilę dowiecie się, jak sytuacja będzie wyglądała. Porozmawiamy również o tym, czy prawdą jest to, że Unia Europejska nakłada na Polskę sankcje, oraz o temacie, który przewijał się co prawda przez ostatnie miesiące, ale pod koniec tego kwartału zaczął zdobywać największą trakcję, a mianowicie porozmawiamy o temacie reformy traktatów unijnych i czy faktycznie wiązać się to będzie z likwidacją państwa polskiego. Oprócz tego, wzorem poprzedniego odcinka, druga część, w której pokrótce porozmawiamy o innych aspektach działania Unii Europejskiej, takich, z którymi możemy mieć do czynienia również na wyciągnięcie ręki. Zapraszam. No więc właśnie, na pierwszy ogień idzie pakt migracyjny. Ponieważ dosyć sporo miejsca poświęciłem temu w ostatnim odcinku, więc zachęcam Państwa do zapoznania się właśnie z tym ostatnim odcinkiem. Natomiast chciałbym tylko dosłownie w kilku zdaniach przypomnieć, że cały czas jesteśmy na etapie takim, w którym nie ma jeszcze ostatecznej formuły tego paktu migracyjnego. W mediach, w tym w TVP3 Opole, pojawiały się różne artykuły, ale akurat jeden tytuł przykuł moją szczególną uwagę. Artykuł redakcyjny bez podpisanego autora w TVP3 Opole, pakt migracyjny, powrót do przeszłości. Dlaczego przykuło moją uwagę? Otóż dlatego, że w tekście tym w zasadzie powtarzają się takie kluczowe, nieprawdziwe elementy narracyjne związane z paktem migracyjnym i w ogóle polityką migracyjną Unii Europejskiej. Autor sugeruje, choć zaznacza oczywiście, że to jeszcze nie jest finalna wersja paktu, ale sugeruje, że w zasadzie mamy do czynienia z powrotem do tych dyskusji dotyczących paktu migracyjnego, które odbywały się w 2015 roku. Mówiłem już Państwu, że ten model rozwiązań, do którego zmierzamy, jest inny. Najistotniejsze w tym jest to, że nie ma w ogóle mowy tutaj, po pierwsze, o stworzeniu systemu relokacji dla osób, które uzyskały już jakiś status migranta, czy to uchodźcy, czy jakiś inny. Mówimy tylko o dzieleniu się obowiązkami i pracą na etapie rozpoznawania tych wniosków. I tutaj jakby do tego zmierzają te obecne pomysły związane z paktem migracyjnym, aby
a w sytuacji, kiedy jedno państwo nie daje rady z obrabianiem tych wniosków migracyjnych, bo na przykład przybyło akurat do jego granic bardzo dużo osób, które chcą złożyć wniosek o nadanie im statusu uchodźcy, aby te sprawy mogły być rozstrzygnięte w innym kraju, czyli żeby podzielić się tutaj po prostu pracą. Dodam tylko na marginesie, że Polska tutaj, przynajmniej z tego, jakie informacje do nas dopływają, w zasadzie nie bierze specjalnie udziału w dyskusji, jak te rozwiązania w tym nowym pakcie migracyjnym mają wyglądać. Tutaj zwłaszcza istotne elementy dotyczą procedur granicznych, czyli jak już ktoś złoży wniosek, jakie procedury musi przejść, jakim procedurom musi być poddane, aby można było ten wniosek rozpatrzyć. Wydaje się, że w naszym interesie, a jesteśmy państwem granicznym przeciw Unii Europejskiej, jest to, aby te procedury graniczne były stosunkowo proste i szybkie do realizacji, czy aby można było je w miarę szybko realizować. Więc tutaj ta narracja, na której, tak jak powiedziałem, oparta była w dużej mierze kampania wyborcza, czy do której odnosiła się kampania wyborcza, jest narracją w dużej mierze nieprawdziwą. Oczywiście jest jeszcze ten wątek udziału w ogóle w tym mechanizmie. Tutaj też wiemy, że wypracowuje się tam system, w którym państwa, które są już poddane presji migracyjnej, tak jak choćby Polska w tej chwili z racji przyjęcia uchodźców z Ukrainy, w ogóle w okresie bycia pod tą presją byłaby wyjęta z tych regulacji. Przypominam tylko na koniec, że jesteśmy państwem granicznym, więc naprawdę w naszym interesie jest, abyśmy mieli w sytuacji, kiedy pojawi się większa presja migracyjna na nasze granice, abyśmy mogli skorzystać jednak ze wspólnej polityki migracyjnej i pomocy innych państw członkowskich w rozpatrzeniu tych wniosków, które będą się pojawiały. Zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z poprzednim odcinkiem, gdzie nieco więcej o tym mówiłem. Druga kwestia, czyli właśnie ta niezwykle niepokojąca wizja zakazania produkcji, korzystania z papieru toaletowego. Znowu w TVP 3 Opole ukazał się materiał, który przebił się w zasadzie do innych mediów krajowych stosunkowo szybko. Tytuł niesamowicie niepokojący: papier toaletowy na celowniku. Szykuje się kolejny unijny absurd. No i możemy przeczytać w tym materiale z 16 sierpnia. Zaczynamy od kolejnego absurdalnego pomysłu urzędników Unii Europejskiej, tłumaczonego walką ze zmianami klimatycznymi. Otóż to niestety nie jest żart, pisze autor. Bruksela chce wprowadzić zakaz używania papieru toaletowego. Najpierw miałby on zostać zastąpiony substytutem wytwarzanym ze słomy, a docelowo całkowicie wycofany. No otóż, jak pewnie mogą sobie Państwo wyobrazić, nie jest to informacja całkowicie prawdziwa. Powiedziałbym nawet, że w zasadzie w ogóle nie jest prawdziwa i jest w niej jeden pierwiastek prawdziwości. Ale żeby już nie trzymać Państwa dużej w niepewności, powiem, że nie ma żadnych planów zakazania produkcji papieru toaletowego czy zakazania korzystania z papieru toaletowego, więc wszyscy, którzy obawiają się, że ich toaletowa suwerenność w ten sposób zostałaby naruszona, mogą spokojnie odetchnąć tutaj z ulgą, podwójną nawet ulgą. Natomiast ciekawa jest ścieżka w ogóle, jak ta informacja stała się takim właśnie fake newsem dotyczącym zakazu europejskiego. Oczywiście tutaj jest kilka ciekawych wątków. Jeden, choćby tylko o nim wspomnę, to, że proszę zauważyć, że to jest materiał, który wpisuje się właśnie w te kwestie klimatyczne. Bardzo dużo fałszywych informacji dotyczących Unii Europejskiej zahacza właśnie o te kwestie związane ze zmianami klimatu i to jest jeden z przykładów takiej informacji. Otóż gdzie jest tutaj ten prawdziwy pierwiastek? Otóż okazuje się, że faktycznie jedna ze szwedzkich firm korzysta z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny i z pieniędzy z tego kredytu uruchomiła na terenie Niemiec fabrykę, która produkuje papier toaletowy, wykorzystując do tego pulpę ze słomy. No więc to jest ten prawdziwy element. Ktoś produkuje papier toaletowy
wykorzystując słomianą pulpę. Producent sam twierdzi w reklamach, że niczym się on praktycznie nie różni od znanego nam papieru toaletowego. Być może będą mieli Państwo okazję sprawdzić to sami, ale na pewno wszyscy, łącznie z redaktorami TVP3 Opole, mogą spać spokojnie, że nikt nie planuje im zabierać papieru toaletowego. Kolejna kwestia to znowu obecna bardzo silnie w kampanii wyborczej, sankcje Unii Europejskiej na Polskę. Ten wątek pojawia się w bardzo wielu mediach. Spojrzałem choćby na komentarz Łukasza Żygadły, redaktora, szefa TVP3 Opole, ale artykuł ukazał się jako komentarz w Nowej Trybunie Polskiej. Niemiecki polityk otwarcie przyznał, po co są sankcje. Komentarz Łukasza Żygadły. Taki jest tytuł tego materiału. Powinien on w założeniu relacjonować i komentować wywiad, jakiego udzielił Frankfurter Rundschau, jeden z niemieckich polityków partii Zielonych, Daniel Freund. No i nie wdając się za bardzo w sam artykuł, bo nie chciałem o samej rozmowie Freunda tutaj z Państwem rozmawiać, choć od razu zaznaczę, że w tym wywiadzie nie pada ani razu słowo sankcje. I to jest naturalne, że to słowo nie pada, ponieważ, proszę Państwa, Unia Europejska nie nakłada na Polskę żadnych sankcji. Nie jesteśmy krajem, na który są nałożone żadne sankcje. W Unii Europejskiej sankcje są nałożone na przykład na Rosję. Ta narracja, która często się pojawia, że właśnie oprócz Rosji to Polska i Węgry są jeszcze obiektem sankcji, jest kompletnie, ale to kompletnie nieprawdziwa. Polska oczywiście ma swoje spory z Unią Europejską dotyczące przede wszystkim praworządności. Jest w trakcie postępowanie naruszeniowe dotyczące naruszenia wartości z artykułu 6 Traktatu Unii Europejskiej, ale to postępowanie cały czas jest w trakcie, nie ma tutaj żadnych decyzji, zresztą w jego efekcie nie można też nałożyć żadnych sankcji. Mowa jest tutaj o, zresztą oczywiście, środku niezwykle bolesnym, bo pozbawieniu prawa głosu w Radzie Unii, natomiast tak jak powiedziałem, ten proces się toczy, nie ma tutaj jeszcze żadnych decyzji. No, bardzo często mowa o sankcjach jest w kontekście Krajowego Planu Odbudowy i tych środkach z Krajowego Planu Odbudowy, których Polska nie dostała. No i tutaj również chciałem przypomnieć, że sytuacja nie wygląda w żadnym wypadku w taki sposób, że oto są jakieś środki, które się nam należą, ale w ramach sankcji zostały one, czyli kary za coś, zostały one zablokowane. Kompletnie sytuacja tak nie wygląda. Przypomnijmy, warunki wydatkowania i korzystania z pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy zostały od początku do końca wynegocjowane przez rząd premiera Morawieckiego, negocjował osobiście minister Waldemar Buda, później akceptował to wszystko oczywiście też premier Morawiecki i system jest tam stosunkowo prosty, to znaczy Polska zobowiązała się do podjęcia szeregu kroków, począwszy od takich dużych zmian nazwanych kamieniami milowymi, jak i szeregu innych mniejszych zmian w prawodawstwie i wraz z wdrażaniem tych kolejnych zmian możemy aplikować o kolejne tury środków. Co jest tutaj kluczowe w tej opowieści? Otóż to, że Polska do tej pory nie złożyła jeszcze żadnego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, więc po pierwsze warunki zostały nie tylko przyjęte, ale wynegocjowane również przez nasz rząd. Po drugie, nie złożyliśmy jeszcze żadnego wniosku o płatność jako Polska, więc nie ma za bardzo tutaj możliwości, abyśmy mówili o jakichś karach, prawda? Żadna wypłata formalnie nie została jeszcze wstrzymana. Dlaczego nie złożyliśmy wniosku o płatność? No to jest doskonałe pytanie, ale wiemy, że tutaj zasadniczą przyczyną jest to, że te kamienie milowe dotyczące właśnie regulacji związanych z praworządnością nie zostały przez Polskę jeszcze w całości zrealizowane, ale przypominam, są to nasze własne ustalenia, a nie jakieś warunki, które zostały narzucone z zewnątrz. No i wreszcie czwarty motyw, który tutaj też w ostatnim czasie przede wszystkim nabrał niezwykłej siły. Otóż projekt reformy traktatów unijnych. Ten temat pojawia się dosyć często, zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i w mediach regionalnych.
W czerwcu już na antenie TVP3 Opole mówiła o nim europoseł Beata Kempa. Pod koniec września, w październiku, na początku października temat niezwykle często był poruszany przez europosła Jakiego, ale też w wypowiedziach innych polityków, najczęściej polityków Zjednoczonej Prawicy. Przywoływano na przykład słowa europosła Jakiego, który mówił: to projekt likwidacji państwa polskiego, zabierania naszemu państwu uprawnień do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, obronnej i energetycznej. Otóż kwestia zmiany traktatów unijnych nie jest kwestią prostą i łatwą do szybkiego omówienia. Postaram się tutaj pokrótce powiedzieć przede wszystkim, jak ten proces wygląda, abyśmy mieli świadomość tego, w jakim miejscu też tego procesu faktycznie teraz jesteśmy, bo prawdą jest to, że faktycznie od jakiegoś czasu w Parlamencie Europejskim pojawiają się takie inicjatywy, które proponowały modyfikacje traktatowe z różnych powodów. Jednym z argumentów podnoszonych jest to, aby zmodyfikować trochę pewne regulacje w taki sposób, aby przyjęcie nowych członków, na przykład Ukrainy, Mołdawii czy państw Bałkanów Zachodnich, było łatwiejsze. Znaczy, nie samo przyjęcie było łatwiejsze, ale zarządzanie Unią Europejską jeszcze liczniejszą, aby było łatwiejsze. I na początek od razu rozprawię się z jednym z mitów, który tutaj jest często powtarzany, że ta zmiana jest niezbędna, aby przyjąć Ukrainę. To jest nieprawda. Obecny system spokojnie pozwala przyjąć nowe państwa członkowskie. Inną historią jest to, czy ten system podejmowania decyzji, jaki w tej chwili mamy w Unii Europejskiej, jest dostosowany do tego, aby ta liczba państw była większa. Natomiast spokojnie można to realizować. W żadnym wypadku przyjęcie tutaj nowych państw nie jest związane z wymogiem reformy traktatu. Sama ocena tych propozycji, które się pojawiają, bo też zaznaczmy, że jest ich wiele, to znaczy nad jedną z wersji pracuje Komisja Konstytucyjna w tej chwili. Oprócz tego pojawiają się różne propozycje z różnych think tanków, bardziej liberalnych, czy bardziej takich opowiadających się za Unią Europejską jako takim tworem bardziej federalnym, ale są też propozycje bardziej konserwatywne. A jesteśmy w tej chwili na takim pierwszym kroczku tej drogi. I to jest chyba najważniejsze w całej tej historii. Praca w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego to jest pierwszy kroczek dopiero, prawda? To znaczy po tym, kiedy projekt zmian czy raport dotyczący zmian proponowanych zostanie przyjęty w Komisji Konstytucyjnej, cała ta propozycja musi jeszcze być zaakceptowana w ogóle przez Parlament Europejski jako cały, a później trafia do Rady Europejskiej i to Rada Europejska pracuje tak naprawdę nad tą propozycją zmian traktatowych. Rada Europejska, przypominam, ciało, w którym zasiadają szefowie państw i rządów Unii Europejskiej. W naszym wypadku cały czas jest to jeszcze Mateusz Morawiecki. Kto będzie premierem nowego rządu, tego powyborczego, to zobaczymy. Może wrócimy do tego w następnym odcinku naszego podcastu. W każdym razie to szefowie państw, czyli na poziomie takim międzyrządowym, ustala się propozycje zmian traktatowych. Co istotne, te propozycje muszą być przyjęte jednomyślnie. Czyli najpierw ustala się ostateczną propozycję zmian, później te propozycje muszą być przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie, w tym niektóre państwa, które jeszcze będą do tego przeprowadzały referendum. I teraz realistycznie patrząc na całą sprawę, już abstrahując od tego, co jest w tych propozycjach zmian, to trzeba mieć świadomość, że biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, to przeprowadzenie tej propozycji przez Parlament Europejski przed wyborami jest moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne. Ale nawet gdyby było, to tak jak wspomniałem, ostateczna forma propozycji będzie należała do Rady, do Rady Europejskiej i nie jest ona związana tutaj propozycjami Parlamentu Europejskiego. No ale teraz zastanówmy się też nad samym tym procesem, to znaczy w interesie Polski niewątpliwie jest, aby w tym procesie negocjacyjnym uczestniczyć, dlatego że na pewno są takie zmiany w traktatach europejskich,
które mogłyby nam się z jakiegoś powodu podobać, chcielibyśmy je wykorzystać. No choćby w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej wiemy, że jest parę kwestii związanych z Ukrainą, gdzie pewnie interesy gospodarcze naszego kraju można byłoby skutecznie czy jakoś lepiej zabezpieczyć. Więc wzięcie udziału w rozmowach na temat tego, jak mógłby wyglądać nowy traktat europejski, ewidentnie jest w interesie Polski, dlatego że można tutaj coś wynegocjować. Na pewno jest to lepsza strategia niż od początku trzaskanie drzwiami i mówienie, że my tutaj w ogóle nie będziemy na ten temat nawet rozmawiali. Reasumując, sprawa po pierwsze nie jest nowa, dlatego że dyskusja o zmianach traktatu to jest coś, co w zasadzie nieustająco toczy się w Unii Europejskiej. Dobrze zresztą na marginesie by było, gdyby Polska też miała tutaj swoją jakąś wizję. Pamiętam, że już wiele lat temu prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że zostanie przedstawiona propozycja zmian traktatowych przez Polskę. To się do tej pory nie wydarzyło, nie ma żadnej spójnej wizji, propozycji, jak polski rząd obecny wyobrażałby sobie ewentualną przyszłą Unię Europejską. Mamy do dyspozycji tylko zbiór pełnych haseł, a to jest po prostu niepragmatyczne. Trudno się dyskutuje z partnerem, który nie ma w miarę czytelnego stanowiska. Na pewno kluczem do skutecznego budowania pozycji w Unii Europejskiej jest umiejętność nie tylko formułowania własnych postulatów, ale również znajdowania sojuszników dla realizacji tych postulatów i dobrego uzasadniania tych postulatów, prawda? I tutaj wydaje się, że na tym, od tego tak naprawdę należałoby zacząć, żeby skutecznie o nasze interesy walczyć. Dobrze, dotarliśmy w ten sposób do końca tych czterech najciekawszych moim zdaniem kwestii związanych z narracjami zahaczającymi Unię Europejską, które się pojawiały w ostatnim kwartale. Powiem Państwu być może jeszcze taką ciekawostkę. Otóż z tego regularnego monitoringu prowadzonego przez Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych wynika, że są pewne zmiany w trendach dominujących tematów. Przede wszystkim, co ciekawe, wątki dotyczące Ukrainy są coraz rzadsze, coraz rzadziej się pojawiają w tej narracji dezinformacyjnej. Więcej mamy, czy procentowo, nieco większy udział. Natomiast znajdują tutaj tematy związane właśnie z działalnością Unii Europejskiej. To w dużej mierze przez te kwestie migracyjne, o których rozmawialiśmy na początku dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie zachęcam Państwa również do skorzystania z innych źródeł zajmujących się dezinformacją. Przede wszystkim polecam serwis EU versus Disinfo, który bada bieżące trendy i narracje dezinformacyjne nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i dookoła również Unii Europejskiej. To naprawdę świetne źródło informacji, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, coś więcej niż tylko sprawdzić prawdziwość informacji, ale dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jakiego rodzaju narracje, w tym oczywiście również propaganda rosyjska tutaj próbuje rozpowszechniać. Polecam również serwisy fact-checkingowe, takie, gdzie na bieżąco można sprawdzić, czy informacja, którą właśnie zobaczyliście albo usłyszeliście, jest prawdziwa. To serwis Demagog oraz serwis Konkret 24 prowadzony przez redakcję TVN24. Serdecznie zachęcam do korzystania z tych naprawdę dobrych źródeł. Dziennikarze tam pracujący, czy fachowcy tam pracujący, bo to nie tylko dziennikarze, wykonują naprawdę kawał świetnej roboty i znacznie ułatwia to poruszanie się w takiej przestrzeni informacyjnej. A przede wszystkim przypominam, najlepsze narzędzie do zwalczania dezinformacji czy do wykrywania dezinformacji mamy tutaj. Jeżeli widzą Państwo jakąś informację i ta informacja wydaje się mało prawdopodobna, wątpliwa,
Najprawdopodobniej taka jest. Zanim ją polubicie, podacie dalej, podzielicie się z kimś tą informacją, zachęcam do krótkiego zastanowienia się, czy na pewno chcecie to robić i ewentualnie sprawdzenia, czy jest ona prawdziwa. Witam Państwa w drugiej części naszego podcastu. Być może się Państwo zastanawiacie, gdzie jesteśmy, znaczy gdzie ja jestem. Niewykluczone, że część z Państwa, tak jak mówiłem, od razu rozpoznała miejsce, w którym się znajduję. To Stawy Nowokuźnickie, niedaleko Opola, tuż przy Pruszkowie, 20 minut jazdy samochodem. W pięknym, takim jesiennym ubraniu w tej chwili. Zachęcam Państwa do odwiedzenia oczywiście tutaj tego rejonu, a zachęcam między innymi po to, aby zobaczyć, tutaj jest bardzo ładna taka ścieżka edukacyjna poprowadzona, drewniany pomost, kilka takich miejsc, gdzie można sobie przysiąść, nagrać podcast, jak ja robię to w tej chwili, ale możecie tu również przyjechać z bankiem kawy i kawałkiem ciasta i spędzić bardzo miło czas. Całość tej inwestycji została sfinansowana również z pieniędzy europejskich, z programów przeznaczonych na wspieranie bioróżnorodności. I nie wiem, czy słychać to na nagraniu, ale ta bioróżnorodność tutaj zarówno lata dookoła mnie, ale też ją w tle słychać. Serdecznie zachęcam do odwiedzin. A z ciekawszych rzeczy, które się wydarzyły na tej niwie, no to chciałem wspomnieć również, być może też niektórzy z Opola już mieli okazję na własne oczy, że tak powiem, tą inwestycję zobaczyć. Otóż kończy się powoli realizacja takiego dużego programu Elektromobilne Opole, który jest współfinansowany również z pieniędzy europejskich. Tutaj ta wartość dofinansowania wynosi około 20 milionów złotych. Za te pieniądze miasto kupiło między innymi 9 autobusów elektrycznych, kupiło stację pantografową, taką do ładowania autobusów na pętli autobusowej, czy specjalne ładowarki autobusowe, które będą zainstalowane w zajezdni, czy są już zapewne nawet zainstalowane w zajezdni autobusów. Zachęcam Państwa do skorzystania z tych nowych pojazdów i przekonania się, jak podróżuje się takimi właśnie elektrycznymi autobusami. No i na koniec jeszcze jedna ciekawa, w zasadzie jeden ciekawy program, bo chciałem powiedzieć inwestycja, ale to więcej niż jedna inwestycja. Tradycyjnie już nawiązuję do Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcam Państwa zawsze, abyście swoim najbliższym, zwłaszcza tym, którzy się przymierzają do studiowania, przekazywali ciepłe słowa o Uniwersytecie Opolskim, zachęcali do sprawdzenia oferty naszej uczelni. Naprawdę warto. Ale jeżeli wśród znajomych czy znajomych znajomych macie osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, no to dobrą wiadomością będzie to, że Uniwersytet Opolski realizuje właśnie w tej chwili taki program, który dostosowuje uczelnię tak, aby osobom niepełnosprawnym było, czy osobom z niepełnosprawnościami było łatwiej, przyjemniej i wygodniej studiować. Kończony jest obecnie taki duży projekt na 4 miliony złotych, z którego wybudowano kilka wind, podjazdów, przeprowadzono szkolenia dla kadry. Ja również brałem udział w takich szkoleniach, jak pracować z osobami z niepełnosprawnościami. Jest też taka specjalna infrastruktura medyczna przygotowywana, czy taka infrastruktura wsparcia przygotowywana dla takich osób. Widzę na korytarzach Uniwersytetu, że coraz więcej mamy studentów, wśród naszych studentów coraz więcej jest osób z niepełnosprawnościami. Cieszy mnie to, że przyczyniamy się do zmniejszenia ich wykluczenia. No i miło również wiedzieć, że przyczyniają się do tego środki europejskie. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do skorzystania z pięknej jesiennej pogody.
i do zobaczenia już pewnie w bardziej zimowych warunkach. Pozdrawiam.